Cześć, witam Was serdecznie ponownie. Przed chwilą przerwało nam transmisję, ale myślę, że teraz już nie będzie takiego problemu. Witam Was wszystkich serdecznie. Napiszcie proszę, czy teraz mnie dobrze słychać, czy mnie dobrze widać i czy z jakiego miasta piszecie do mnie, skąd mnie oglądacie, bo jest to też dla mnie ważne. Pytacie czasami w komentarzach do mnie lub też w wiadomościach prywatnych, kiedy przyjadę do waszego miasta z moim szkoleniem. A niebawem też może być taka możliwość, właśnie dlatego, że niebawem też ruszy mój nowy projekt Szkolenie Siła Kobiecego Wizerunku, w którym nie tylko dowiesz się od A do Z, jak zbudować swój wizerunek, ale i również na tym szkoleniu będziesz mogła przećwiczyć różne wskazówki i porady już teraz. No i słuchajcie, witam wszystkich serdecznie, widzę, że już na nowo się zbieracie, bardzo się cieszę. Przepraszam Was bardzo, zmieniliśmy lokalizację w sklepie, dlatego że no niestety przerwało nam połączenie internetowe. Mam nadzieję, że tym razem teraz już się to nie zdarzy i wszystko będzie w porządku. Okej, myślę, że powoli możemy zaczynać. Dajcie mi tylko znać w komentarzu, czy mnie dobrze widać i czy mnie dobrze słychać, czy wszystko jest w porządku. Dzisiaj rozpoczynamy trzeci dzień tygodnia ze stylizacją. I dzisiaj jestem w sklepie Atelier Juliet w Nowym Tomyślu i będę mówiła o tym, jak dobrać idealne stylizacje do typów sylwetek S, czyli do typu sylwetki idealnej, najczęściej zwanej klepsydrą, oraz do typu sylwetki O, czyli takiej, która ma w okolicy brzuszka troszeczkę więcej ciała. I często są to te właśnie sylwetki plus size. Ja się nazywam Agnieszka Nortej i bardzo mi miło, że tutaj jesteście. Cieszę się, że mnie oglądacie, że lajkujecie, że komentujecie. Ja jestem jedynym w Polsce kreatorem zmian wizerunku i jestem autorką książki Stylowa Królowa, jak mocą swojego wizerunku pokazać siłę swojej kobiecości i odzyskać życie na nowo. Przeprowadzam kobiety przez taki proces tworzenia wizerunku, krok po kroku, od A do Z, w taki sposób, aby ten wizerunek był naprawdę Twój, aby wypadł z Ciebie naturalnie i podkreślał poprzez Twój strój to, co chcesz naprawdę powiedzieć, to, co czym się zajmujesz, co jest też bardzo ważne, na przykład w biznesie. Ja sama taką zmianę przeszłam i też przeszły moje klientki, kobiety, z którymi pracuję. Dzisiaj, w trzecim tygodniu stylizacji, zajmiemy się tematem, jak dobrać idealne stylizacje właśnie do tych sylwetek, o których przed chwilą powiedziałam. Dlaczego jest to takie ważne? Dlatego, że czasem piszecie do mnie, że nie wiecie, jaki macie typ sylwetki, nie wiecie w ogóle, jak go określać, poprzez to nie potraficie dobrać do siebie idealnej stylizacji. Czasem Wasza sylwetka też się zmienia, na przykład podczas ciąży, lub kiedy przytyjemy, lub kiedy stracimy parę kilogramów. Także ważne jest to, żeby co jakiś czas też sprawdzać, jaki masz typ sylwetki. Proszę, dajcie mi znać, bo widzę, że parę osób ogląda już, parę osób już dołączyło na początku do tej transmisji. Dajcie mi proszę znać w komentarzu, czy Wy wiecie, jakim jesteście typem sylwetki. Będzie to dla mnie od razu też podpowiedź. Ania napisała, super, widać i słychać. Cieszę się, Aniu. Dziękuję Ci za tą informację, bo dla mnie jest to potwierdzenie, że wszystko jest w porządku. Napiszcie w komentarzu, proszę, czy wiecie, jakim jesteście typem sylwetki. Wiem, że te komentarze też czasem docierają do mnie z opóźnieniem lub czasami tak szybko biegną, że nie nadążę ich przeczytać, ale jakikolwiek komentarz napiszecie, zachęcam Was bardzo do tego, do zadawania pytań. Również będę odpowiadała po transmisji, także się nie martwcie, jeśli nie odpowiem podczas transmisji, bo czasami mogę tego nie zauważyć, ale po transmisji, kiedy przeczytam Twój komentarz, na pewno na niego odpowiem. Także zapraszam Cię serdecznie do komentowania. Rozmiar Twojej róż Twojej sukienki jest piękny, Ania napisała. Dziękuję Ci bardzo, Ani. Napiszcie mi, czekam cały czas na Waszą odpowiedź, czy wiecie, jaki macie typ sylwetki. Pięknie, Ania napisała, po zgubieniu 20 kg, wow, pięknie, 20 kg. Gratuluję Ci, Ania, super. Jest sylwetką S, świetnie, to jest bardzo dobrze, żeby wiedzieć,
po pierwsze, to jest taki pierwszy krok, aby dobrać idealnie stylizację do siebie. Jeśli nie wiecie, jak to zrobić, w wczorajszym odcinku pokazywałam dokładnie, jak określić swój typ sylwetki, w które miejsca mierzyć i jak to robić. Pokazywałam też krok po kroku, jak to zrobić, także koniecznie zobacz wczorajszy odcinek, jeśli jeszcze tego nie widziałaś, aby to sprawdzić. Teraz tylko powiem w skrócie, że mierzymy po prostu w obwodzie ramiona, talię i biodra. Nie ramiona, biust, biodra, bo to jest błąd, także ramiona, talia i biodra. I w wczorajszym odcinku pokazywałam, jak to zrobić, także koniecznie sprawdź, koniecznie to zobacz. Często jest też tak, że mówicie, że nie macie co na siebie włożyć, bo wasza szafa jest po prostu pełna ubrań, a wy cały czas, pomimo tego, że jest pełna ubrań, nie potraficie stworzyć z tych ubrań stylizacji dla siebie, nie potraficie się ubrać, lub też nie wiecie, jakie kolory do was pasują, nie wiecie, co z czym połączyć. Po wczorajszych wyjaśnieniach wiem, że jest super, super Beata, cieszę się bardzo. Także dla mnie jest to informacja, że zrozumiale podaję wszystkie wiadomości tak najbardziej, żeby do was też dotarły. Jeśli coś jest dla was niejasne, co mówię, to proszę napiszcie mi również też taką informację od razu w komentarzu, będę wiedziała, co mam powtórzyć ewentualnie dla was jeszcze raz. No dobrze, no to słuchajcie, te wszystkie aspekty właśnie, o których przed chwilą powiedziałam, są ważne do tego, żeby zbudować dla siebie, żeby dobrać do siebie idealną stylizację. A co za tym idzie, też oczywiście zbudować swój wizerunek od A do Z. Jest to jeden z kroków. I to jest dlatego bardzo ważne, te aspekty, o których przed chwilą powiedziałam, do tego, aby czuć się świetnie w swojej stylizacji, aby wiedzieć, jak ją dobrać. No i teraz, oczywiście tak jak w poprzednich dwóch live'ach, też bym chciała zacytować słowa, które również znajdują się w mojej książce, a są to słowa takiego również znanego projektanta. W mojej książce się znajdują również. I powiedział je Tom Ford. Chcę, żeby wszyscy, patrząc na ubraną przeze mnie modelkę, myśleli, chcę być tą dziewczyną. Dlatego również mnie zależy na tym, żebyście się tak czuły w swoich ubraniach, żebyście zawsze do lusterka mówiły, chcę być tą dziewczyną, bo po prostu nią jesteście. I teraz zacznę tutaj zapraszać do mnie kolejną modelki i będę Wam pokazywała stylizację dla dzisiejszych typów sylwetek. Okej, dobrze, tak sprawdzam sobie jeszcze w międzyczasie Wasze komentarze. Oczywiście zadawajcie proszę pytania i jeśli uważacie, że to, co do Was mówię, to, co przekazuję, ten tydzień ze stylizacją jest dla Was wartościowy, to bardzo proszę udostępnijcie dzisiejszy materiał również. Dziękuję również za wszystkie poprzednie udostępnienia, za komentarze. Jest to dla mnie bardzo ważne, bo chcę, aby te materiały też dotarły do jak największej ilości osób i aby kobiety, którym zależy na tym, aby czuć się ze sobą dobrze w tym, co mają na sobie, zobaczyły również nasze filmy i dotarły do nich te informacje, które przekazuję. I dziękuję Wam za to bardzo. Zapraszam moją pierwszą modelkę dzisiejszą, Marlenę. Marlena jest typem sylwetki S, czyli takim, którego ramiona i biodra są równej szerokości. Jeśli jesteś tym typem sylwetki, a tutaj właśnie przed chwilą był taki sygnał, że już ktoś wie, że jest takim typem sylwetki, to jesteś po prostu szczęściarą. Dlatego, że do tego typu sylwetki pasuje większość, prawie wszystkie, można powiedzieć, fasony ubrań. Masz tylko tutaj do wyboru kolory i Twoją fantazję, która po prostu pozwoli Ci stworzyć zestawy dla siebie. Może jeszcze teraz powiem, zanim przejdę do mówienia, co Marlena ma też ubrane dzisiaj na sobie. Powiem taką jedną wskazówkę, że przy tego typu sylwetce bardzo ważne jest to, abyście nie zasłaniały szyi. Czyli tutaj ta partia musi zawsze, że tak powiem, oddychać, musi być wolna, musi
być, musi pozostać niezakryta. A dlaczego? Dlatego, że jeśli na przykład ubierzecie golf, który bardzo mocno przylega do szyi, zaburzycie tym samym proporcje sylwetki. A tak jak też wspominałam wczoraj, najważniejsze jest wyrównanie proporcji sylwetki, a nie rozmiar. Rozmiar, który nosimy, zupełnie się nie liczy. Tylko ważne jest, aby umiejętnie wyrównać proporcje sylwetki. To się dla nas liczy i tylko tym się kierujemy podczas doboru stylizacji. Więc pamiętajcie o tym, drogie S, żeby po prostu tej szyi nie zakrywać. Także golfy absolutnie dla Was odpadają. Chyba że golfy takie, które po prostu są luźniejsze i gdzieś niżej schodzą, sobie tutaj tak płyną pod szyją. To jest ok, to jest fajne, to pasuje może być. Tylko żeby nie zasłaniać po prostu tej szyi, tak? To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. I teraz tutaj przejdę bliżej troszeczkę do kamery, żeby Wam też pokazać. Dobrze, tak. Marlena ma bardzo fajną bluzkę, to jest też taka stylizacja jesienna, którą na dzisiaj dla Was przygotowałam. Okej, okay, dobra. Tak, idziemy dobrze. Marlenka ma bardzo fajną bluzkę i ja tą bluzeczkę podciągnęłam też na rękawy 3/4. Dlaczego to zrobiłam? Dlatego, że wtedy, kiedy podwijamy rękawy na 3/4, czy koszuli, czy sweterka, jakieś bluzeczki, którą nosimy, sylwetka wtedy wydaje się o wiele bardziej lżejsza. Wyglądamy lekko, nie tak ciężko. Jest to też bardzo fajna wskazówka dla tych pań, które noszą rozmiary plus size, ale to za chwilę też o tym będę więcej mówiła. Ja akurat uwielbiam nosić rękawy 3/4 i zawsze jakoś tak już automatycznie podnoszę te rękawy na 3/4. Także to jest taka bardzo fajna wskazówka do tego, aby dodać lekkości swojej sylwetce. Również bardzo fajne jest to dla osób, które nie mają dużego wcięcia w talii. Dlatego, że jeśli podniesiecie sobie na 3/4 rękawy do góry, automatycznie stworzycie sobie talię, której może nie macie, albo którą macie po prostu mało zarysowaną, mało podkreśloną. Spowoduje to to, że świetnie od razu zostanie zbudowana Wasza talia i podkreślona. Także to jest ważna wskazówka, którą warto jest też zapamiętać. Dobrze, polecimy tutaj troszeczkę też niżej. Dobrze, ja może to spróbuję tak wygiąć. Dobrze. Marlenka ma do tego ubrane czerwone spodnie. Obrócisz się bokiem, Marlenka, proszę Cię. Super. I co mają bardzo fajnego te spodnie? Co też Marlenie bardzo się spodobało? Bardzo fajne mają tutaj, może bliżej troszeczkę też pokażemy. O, bardzo fajne. Mają tutaj pasek z tyłu na gumce, który się automatycznie świetnie dopasowuje do sylwetki. Może też tak bokiem troszeczkę. O, myślę, że teraz dobrze to widzicie. Z przodu jest normalna linia materiałowa tutaj spodni, a z tyłu jest taki pasek, który jest właśnie na lekkiej gumce i świetnie się dopasowuje do sylwetki. Też ma taki bardzo fajny sportowy tutaj oczywiście akcent, który świetnie się komponuje z bluzką, którą tutaj dobrałyśmy. Ok. I Marlena też ma bardzo fajne do tego buty. Może bliżej też pokażemy Marlenka. Tak, o, troszeczkę z bokiem. To jest też taki fajny, zielonkawy, butelkowy kolor. Myślę, że dobrze widzicie. Dajcie mi znać, czy wszystko dobrze widać, żebym też widziała. Czy wszystko dobrze widać, dziewczyny? Ok. Dobrze. Tak się staram, żeby Wam wszystko jak najlepiej tutaj pokazać. No i też oczywiście dobrałam do tego tutaj taką sportową torebeczkę małą, idealną, dopasowującą się do gabertów sylwetki Marleny, dlatego że ona ma bardzo filigranową i drobną sylwetkę, co świetnie też pasuje. Rozmiar, chodzi o rozmiar torby, torebki, świetnie pasuje rozmiar torebki do jej typu sylwetki, do jej gabarytów. Może teraz powiesz też, Marlenka, jak Ty się czujesz w tej stylizacji? Bardzo dobrze. Kolory są, że tak powiem, energetyczne, dodają energii, także materiał, z którego też jest wykonany spodnie, świetnie przylega do skóry, także są bardzo komfortowe, także szczerze powiem, że jestem zachwycona tym zestawem, także
Także muszę się zastanowić nad zakupem, naprawdę. Świetnie, powiem Ci, że mnie się bardzo podobają też spodnie i kolory też tej bluzki. Bo poprzez to, że one też mają właśnie takie paseczki, ta góra sylwetki jest bardzo interesująca i podkreśla też Twoje piękne oczywiście oczy. Dziękuję. Fajnie, no to co? Dziękujemy bardzo Marlence i zaprosimy moją kolejną modelkę. Zapraszam Cię, Agnieszko. Super stylizacja, spodnie ekstra, świetnie, Ania. Dziękuję Ci za ten komentarz. To jest ważne dla mnie, żebyście wszystko dobrze widziały. Okej, okay, dobra, teraz też. Chyba dobrze widzicie. Dobrze. Słuchajcie, teraz zaprosiłam moją kolejną modelkę, Agnieszkę, moją imienniczkę, która jest typem sylwetki O. Czyli takim, który ma w okolicach brzuszka troszeczkę więcej ciała. Jest również sylwetką plus size. Także jeśli znacie osoby, które są plus size, większych troszeczkę rozmiarów, są takimi sylwetkami ultra kobiecymi, oznaczcie je teraz w komentarzu, żebym mogły szybko do nas dołączyć i zobaczyć to, co teraz ważnego będę mówiła. No i tak. Słuchajcie, może najpierw też zacznę od tego, kto zalicza się w ogóle do sylwetek plus size. Co to jest w ogóle sylwetka plus size? Dlatego, że często też mnie się pytacie i nie jesteście pewne tego, czy mój rozmiar, na przykład 40 parę, 50 parę, czy zalicza się już do sylwetki plus size, bo tak naprawdę nie wiem. I rozmiar sylwetki plus size zaliczamy od rozmiaru najczęściej 42-44. Od tych rozmiarów zaczyna się sylwetka plus size. Czasami zdarza się, że również będzie to rozmiar 40. Jeśli macie poniżej 1,60 m, będzie to niższa troszeczkę sylwetka, także automatycznie ona też będzie troszeczkę wydawała się większych gabarytów, także również może zaliczać się już do sylwetki plus size. Ale najczęściej jest to rozmiar 42-44, od którego zaczynamy nazywać sylwetki sylwetkami plus size. Spójrzę sobie na Wasze komentarze. Sama siebie oznaczam. Pięknie, Malwina. Cieszę się bardzo, że idealnie temat dzisiaj dla Ciebie. Okej, okay. No słuchajcie. I teraz tak. Jeszcze jest bardzo ważna rzecz, bo tutaj przy tej sylwetce plus size chwileczkę dłużej chciałabym się zatrzymać. Dlatego, że często jest tak, że robicie sobie same, w cudzysłowie, krzywdę, mogę to nazwać, powiedzieć. Dlatego, że jeśli jesteście sylwetką plus size, macie troszeczkę więcej ciała w okolicy brzuszka, czy po prostu czujecie się źle z tymi kilogramami, które macie, bo w tym momencie po prostu taki macie okres i tak po prostu jest. Często próbujecie to przykryć jakimiś ubraniami, które są bez kształtu. Czyli na przykład jakimiś tunikami, workami takimi po prostu bezkształtnymi. A to jest właśnie błąd, dlatego że myślisz, że założysz na siebie coś takiego bardziej luźnego, to nie będzie widać, że tu i tam masz troszeczkę więcej ciała. Na czym Ci zależy oczywiście, żeby to schować. A to jest błąd dlatego, że jeśli się tak właśnie ubierzesz, to automatycznie będziesz będzie takie złudzenie, wrażenie, że Twoja sylwetka jest jeszcze większa niż w rzeczywistości. Także przynajmniej o jeden rozmiar sobie od razu dodajecie, dlatego to jest krzywda. I co z tym zrobić? Jak ubierać sylwetkę plus size? A mianowicie tak, że po prostu trzeba zacząć nosić ubrania, które są dopasowane. Co mam na myśli dopasowane? Na pewno nie oznacza to, że rozmiary mają być obcisłe i tutaj ma nam gdzieś wystawać. Absolutnie nie. To również nie jest wskazane i absolutnie tego też odradzam. Czyli za duże rzeczy oraz za obcisłe oddajemy komuś innemu, wyrzucamy, pozbywamy się takich rzeczy z naszej szafy. Ubrania po prostu muszą być konkretnego rozmiaru, który do Ciebie pasuje. One muszą być dopasowane. I to jest bardzo ważne, żebyście pamiętały. Sobie zerknę na komentarze. Agnieszka Fechner, cudna sukienka. Pięknie, to komentarz dla naszej modelki. Cieszymy się bardzo, dziękuję, że się podoba. No i dlaczego ja dzisiaj ubrałam w taką sukienkę, zaraz Wam pokażę w całości, Agnieszkę? Dlatego, że dla tego typu sylwetki jest świetne to, muszę troszeczkę
przesunę, żebyście też widziały. Dobrze. Jest świetne to, że ona ma tutaj, widzicie tam, gdzie jest ta klamerka udrapowania w tym miejscu. Troszeczkę bliżej, Agnieszko. Dziękuję. Tutaj ma udrapowania w tym miejscu, czyli w okolicy brzucha znajduje się zwłok Aleksa i tutaj jest udrapowany materiał, co sprawi, że przykryjemy to, czego nie chcemy pokazać, czyli to miejsce, które tak skutecznie chcemy zakryć, właśnie zakryjemy poprzez takie coś, poprzez drapowania w różnych, na przykład sukienkach, czy też bluzkach, czasami zdarzają się takie zakładane bluzki, które tutaj są mocniej udrapowane, lub sukienki, to właśnie przykryje nam to, czego nie chcemy pokazać, ten brzuszek tam, gdzie mamy troszeczkę ciałka za dużo. No i również, słuchajcie, wzory. Poprzez wzory możemy również zamaskować te części ciała, których nie chcemy pokazać. Także na przykład, jeśli tutaj by była jakaś większa aplikacja w tym miejscu, też by tego brzuszka nie było widać. I ważna wskazówka jest jeszcze taka, że przy sylwetkach plus size musicie dobierać proporcjonalnie te wzory oraz torebki, czyli akcesoria, które dodajecie do tej stylizacji swojej, do całości. Czyli na przykład torebka, którą tutaj trzyma Agnieszka, jest również troszeczkę większa, tak? Ona jest takich większych gabarytów, dlatego, żeby nie zaburzyć tutaj proporcji sylwetki i żeby jeszcze jej nie powiększyć, dlatego, że jeśli ja bym tutaj do stylizacji Agnieszki dołożyła maluteńką torebeczkę lub po prostu jakoś mniejszą, automatycznie jej sylwetka wydawałaby się jeszcze większa. Także należy pamiętać o tym, aby wszystkie akcesoria, które dodajemy, również na przykład kolie, kolczyki, muszą być większe. To nie może być nic malutkiego, dlatego że wtedy będzie nasza sylwetka wydawała się jeszcze większa. A jeśli będzie dobrana proporcjonalnie również ta biżuteria, będą wszystkie proporcje sylwetki zachowane, wyrównane i nie będzie tego widać, że w ogóle jesteście sylwetką plus size, a nawet mogę powiedzieć, że niektóre Wasze szczuplejsze koleżanki będą Wam po prostu zazdrościły. Także dzisiejsza stylizacja Agnieszki jest po prostu sukienką udrapowaną w tym miejscu. I oczywiście też pewnie już zwróciłyście na to uwagę, co ja powiedziałam wcześniej poprzedniej mojej modelki Marleny. Również Agnieszka w sukience ma podniesione rękawy na 3/4. I to jest ten zabieg, który właśnie zastosowałam, dlatego że podniesienie rękawów 3/4 oczywiście podkreśli nam, ładnie zbuduje nam talię, to jest po pierwsze, a po drugie sylwetka będzie wyglądała na lżejszą. Wtedy nie będziemy takie ciężkie, nie będzie czuć ciężkości na przykład naszego ciała czy dołu sylwetki, ale będziemy po prostu lżejsze. Także to jest też bardzo ważne i warto sobie też tą wskazówkę zapamiętać. Następna wskazówka przy plus size jest taka, żeby, buciki teraz tutaj pokażemy, żeby przy bucikach dobrać ten korek, żeby dobrać korek taki słupek. Nigdy nie zakładamy przy tego typu sylwetce, słuchajcie, szpilek. Dlatego, że również wtedy będzie nasza sylwetka wyglądała na większą niż w rzeczywistości. A jeśli będziemy miały właśnie takie słupki, obcasy słupki, to nasza ta sylwetka będzie na pewno stabilna i będzie wyglądała na stabilną, taką, która się dobrze też ze sobą czuje, tak? Wygodnie. No i może też się Agnieszki zapytamy. Agnieszko, jak się czujesz? Czy miałaś kiedyś taką sukienkę na sobie wcześniej? Nigdy nie miałam takiej sukienki. Bardzo mi się podobały te drapowania. Super się w niej czuję i w ogóle te fajne kolory. Mój czerwony i granatowy, to uwielbiam te kolory. Świetnie. Więc bardzo trafione. Świetnie. Bardzo Ci dziękuję, Agnieszko. No i coś już wspominałaś, że ta sukienka oczywiście zostaje już u Ciebie. Tak, oczywiście. Wiedziałam. Dobrze, tak. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję. Agnieszko. Dziękuję. No i co, dziewczyny, dajcie mi znać, jak dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Oczywiście komentujcie.
te osoby, które w tym momencie dołączyły do mojej transmisji, również oczywiście zapraszam do komentowania, do lajkowania. Dla mnie jest to bardzo ważne, że udostępniacie te moje materiały dalej, że mogę docierać dalej do większej ilości kobiet, którym zależy na tym, aby dobrze się czuć, świetnie wyglądać, aby ten wizerunek był zbudowany w taki sposób, żeby po prostu był wasz, żebyście się czuły w tych ubraniach jak w swojej drugiej własnej skórze. I na tym mi najbardziej zależy i w taki sposób pracuję. Dlatego jeśli Wam się podoba to, co robię, to po prostu udostępnijcie to teraz. Dziękuję Wam za to serdecznie. Oczywiście, słuchajcie, chwilę jeszcze poczekam na Wasze komentarze. Czy macie jakieś pytania, zadajcie je w komentarzu właśnie teraz. Dlatego, że jeszcze chwilę z Wami tutaj będę, jeśli macie jakieś pytania, to zadajcie je proszę teraz. Zapraszam Was również serdecznie, dziewczyny, do dołączenia do mojej grupy Siła Kobiecego Wizerunku na Facebooku, gdzie cały czas przez wakacje prężnie działałyśmy. Również cały czas jest dostępne w mojej grupie tydzień z makijażem. Tak jak teraz mamy tydzień ze stylizacją, to jest również tydzień z makijażem. Tam są odcinki krok po kroku, jak wykonać makijaż dla siebie, taki naturalny, świetlisty każdego dnia. I ten tydzień z makijażem jest dostępny tylko i wyłącznie na mojej grupie na Facebooku Siła Kobiecego Wizerunku. Więc jeśli tam jeszcze Cię nie ma, jeśli nie jesteś w mojej grupie, serdecznie Cię do tego zachęcam, aby dołączyć. Również w piątek na zakończenie takiego tygodnia stylizacji, który właśnie trwa dzisiaj, będę odpowiadała dodatkowo na Wasze jeszcze jakieś właśnie pytania dodatkowe, które Wam się jeszcze pojawią w czasie tego tygodnia. I będę odpowiadała na nie podczas sesji Q&A od godziny 20 w piątek, tylko na mojej grupie. Jest tam już wstawiony post, pod którym możecie wpisywać już teraz te pytania, na które byście chciały znać odpowiedź. Oczywiście zachęcam Was do polubienia mojego fanpage'a, do obserwowania, dlatego że wtedy dostaniecie od razu też wiadomości, będą Wam się wyświetlały moje wszystkie posty, które wstawiam do obserwowania i do po prostu oglądania moich odcinków, bo te odcinki po tygodniu stylizacji na pewno się nie skończą. Nie będą pewnie w takiej intensywności, ale na pewno live'y dalej będę prowadzić, to już jest pewne. Zapraszam Was również do śledzenia mojego Instagrama, jeśli ktoś jest na Instagramie, to serdecznie zapraszam. Jak i również dziewczyny, codziennie publikuję w Instagram Stories i na Facebooku, na mojej stronie Stories, w kółeczku takim u góry, który widzicie na Messengerze, wiadomości również dla Was, które są ważne i oczywiście z tematem związanym, którym się zajmuję, który jest moją pasją, czyli ze stylizacją, z modą. Nie widzę, dziewczyny, żadnych komentarzy, ale może mi po prostu coś uciekło. Przepraszam bardzo, za chwilę Pani do Pani podejdzie, Pani ekspedient. Dziewczyny! I słuchajcie, to Pani akurat przyszła po prostu do sklepu. Za chwileczkę Pani do Pani podejdzie, bo ja nie obsługuję tutaj. Słuchajcie. I co? No i zgubiłam teraz troszeczkę wątek, ale to nic, zaraz mi pewnie wróci. Zapraszam Was po prostu serdecznie do oglądania moich live'ów, do śledzenia mnie. I co? No i żegnam się z Wami serdecznie. Na wszystkie pytania odpowiem po live'ie i zapraszam Was serdecznie na jutro na godzinę 11. No i słuchajcie, w piątek będzie ostatni dzień, będzie specjalny odcinek, także nie przegapcie, bądźcie koniecznie. Będzie fajnie. No co, no to żegnam się z Wami i do zobaczenia do następnego razu. Pa, pa!